W Wadowickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ulicy Wojska Polskiego 29 nauczycieli oraz 14 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych otrzymało nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. O oprawę artystyczną zadbali uczniowie Wadowickiego Ekonomika. Sesja edukacyjna była także okazją do nagrodzenia najlepszych szkół za wyniki sportowe. W kategorii licealiada pierwsze miejsce w naszym powiecie zajęło liceum ogólnokształcące imienia Marcina Wadowity w Wadowicach. W kategorii gimnazjada najlepszą szkołą okazało się gimnazjum nr 1 imienia polskich noblistów w Andrychowie. Natomiast w rywalizacji szkół podstawowych zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Wadowicach. Nad sprawnym przebiegiem zawodów sportowych czuwał koordynator do spraw sportu w powiecie wadowickim Jan Szewczyk, który wspólnie ze starostą Bartoszem Kalińskim nagradzali najlepszych. Gośćmi powiatowej sesji edukacyjnej byli m.in. pan Kazimierz Tischner, brat zmarłego księdza profesora Józefa Tischnera, który już od 15 lat patronuje Wadowickiej Szkole, oraz małopolski wicekurator oświaty pani Halina Zimmer. Chcę przekazać podziękowanie za to wszystko, co razem w ubiegłym roku zrobiliśmy, bo był to rok bardzo trudny. Rok z naszej strony i z państwa strony bardzo dużej pracy. Zostało wykonane bardzo duże zadanie, bardzo dobrze zostało to zadanie wykonane. Dzisiaj reforma bardzo dobrze w Małopolsce ruszyła. Mamy nową szkołę podstawową, mamy również nową szkołę branżową, a w powiecie wadowickim mamy bardzo dobre szkolnictwo zawodowe obok bardzo dobrego szkolnictwa ogólnokształcącego. Zerknęłam na taką statystykę, jak to z nauczycielami w powiecie wadowickim i proszę Państwa, no myślę, że ten rok zakończył się dla nauczycieli z dużym sukcesem, bo praktycznie można powiedzieć, że nie ma nauczycieli, którzy utracili pracę, bo 0,2% to są przeróżne sytuacje losowe, które pewno gdzieś może po jednym zwolnieniu zakończyły się powodzeniem. Proszę Państwa, mamy na 1 września 33 etaty wolne w powiecie wadowickim, jeszcze do obsadzenia. Także to jest bardzo dobra informacja. I cieszę się, że tutaj organ prowadzący we współpracy z dyrektorami tak tym wszystkim pokierował. Dziękuję również związkom zawodowym za bardzo konstruktywną współpracę. I życzmy sobie, żeby polskie szkoły i nasze tutaj wadowickie szkoły dalej tak dobrze pracowały. Ale wiem, że to jest ogromna praca dyrektorów, to jest również bardzo duża praca nauczycieli, tych żołnierzy na pierwszej linii frontu, którzy na co dzień te wszystkie najważniejsze problemy rozwiązują. Bardzo Państwu dziękuję i jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję pani kurator za wystąpienie. Szanowni Państwo, ja tak podpytałem gościa szczególnego. No cieszę się bardzo, bo wielu z Was nie znało brata patrona tej szkoły, pana Kazimierza. Pan Kazimierz powiedział, że chce tak mikrofon na 2 minuty. Oddaję teraz głos. Proszę Państwa, no znalazłem się w takiej, można powiedzieć, przyjemnej sytuacji. Mimo że jeżdżę, ale chciałem powiedzieć wielki szacunek dla Państwa, że mogę uczestniczyć tutaj razem z Wami, chociaż czuję się tak jakoś dziwnie, bo moi rodzice też uczyli i tu jak do zdjęcia stawałem, nie czułem się fajnie, ale od razu sobie pomyślałem, czy wszystkie zadania odrobił. Na zasadzie takiej, bo nie wiem, czy polonistka, tutaj widzę, że chmurki nad głowami, tu polonistka, tu matematyk, co ja Wam mam mówić, nie? Słowo dziękuję. Dziękuję bardzo tutaj pani dyrektor. Dziękuję tym wszystkim, którzy jednak zrobili to, że ten, który na nas patrzy, nie? Ksiądz Tischner, mój świętej pamięci brat, został w tym mieście, został w Wadowicach, został u swojego bliskiego przyjaciela, świętej pamięci Jana Pawła II. To jest niesamowite.
To jest niesamowite i za to wam wielkie dzięki. Z szacunkiem jeździłem, bo ta szkoła nosiła to, co jest najbardziej wartościowe. Miłość, szacunek, patriotyzm, jednocześnie jeden do drugiego. Ja wiem, ja tak troszeczkę patrzyłem na to, moi rodzice, pani przewodniczący, pani starosto, wtedy nie było dyplomów. Nie wiem, co tam było, ale byli bardzo zadowoleni, bo dostawali koperty. Nie wiem, co tam było, ale jakieś zadowolenie było. Puchary to szły, nie powiedzmy, tylko się pytali, pani przewodniczący, ile wejdzie, litr czy pół litry. W każdym bądź razie coś takiego było i to było fajne. Proszę państwa, muszę tu być. Tworzyliśmy jedną wielką rodzinę szkół tischnerowskich. Prawie 17 tysięcy młodzieży. Dzisiaj jestem tu z państwem, ale już moja część ze szkół podstawowych macha mi z turbacza, bo rodzina to była najważniejsza rzecz. A w tej rodzinie najważniejsze było to, co ja wyniosłem, to było słowo mój, moja, ja, ty. To znaczy mój ojciec, moja matka, mój nauczyciel, w końcu moja szkoła, moje miasto i kończyliśmy moja Polska. A dalej patrząc na to, na dzisiaj, można powiedzieć sobie też i tak. Przecież ja to jestem ja. Ty jesteś ty, prawda? Ale jedno jest, między nami jest Bóg. I to jest ważne. W imieniu władz samorządowych powiatu wadowickiego oraz mieszkańców ziemi wadowickiej pragniemy złożyć wyrazy najwyższego szacunku i wdzięczności za wieloletnią współpracę z zespołem szkół nr 3 imieniu księdza profesora Józefa Tischnera w Wadowicach. Na pamiątkę naszego spotkania chcieliśmy panu wręczyć skromny podarunek. Od tego roku już będą nowe bluzy z TKZ-em, a to był pierwszy nasz pomysł z patronem księdzem profesorem Józefem Tischnerem. I na pamiątkę chcieliśmy panu wręczyć ten oryginał. Chyba tak. Ja się, proszę państwa, wcale już teraz się troszkę pocałuję tak na misia. Nim się pocałujemy. Panie Kazimierzu, wielkie, wielkie dzięki za wytrwałość, cierpliwość do nas, wspieranie nas w wielu, wielu działaniach. 11 edycji konkursu ogólnopolskiego Tischnerowskie Ślady, rekolekcje z Tischnerem dla nauczycieli, majówki, spowiedź u pana, majówki z Tischnerem, spotkania w Wyższej Szkole Europejskiej, rajdy.